No cześć, witam Cię serdecznie, witamy Cię wszyscy tutaj zgromadzeni. Proszę bardzo chcieliśmy, żeby był tutaj z nami. Ja bardzo dziękuję, że dużo zdrowia. Przede wszystkim rozmowa dotyczyć będzie oczywiście waszego, twojego wydawnictwa, twojego wielkiego dziecka. Naszego wspólnego. Tak, 30 lat techno w Polsce, książka, antologia można powiedzieć, kultury sceny. Stworzyły się wspólnie z Łukaszem Krajewskim, Arturem Wojczakiem, to trzeba nadmienić. I mam takie pierwsze pytanie, jak to się wszystko zaczęło, bo to wielokrotnie mówiłeś o tym. Może tutaj byś dla nas, dla Płocza powiedział, jak to się... Z przyjemnością. Otóż to, że taka książka powinna powstać, to było jasne dla bardzo wielu osób. No i dla mnie to było jasne, myślę, tak coraz bardziej to się krystalizowało w taki jednoznaczny sposób już w jakimś 2015 roku. No ale to, że to jest potrzebne jeszcze, to nie znaczy, że ja na przykład to zrobię. W każdym bądź razie w 2017, o ile dobrze pamiętam, tak, to był chyba 2017, na forum Clubbing.pl rozmawiając sobie z kolegami, no tak bardzo spontanicznie doszedłem do wniosku, że no chyba to trzeba zrobić, chyba ja to muszę zrobić. Ponieważ udało się w moim życiu prowadzić wiele dużo skomplikowanych projektów, wiedziałem, że potrafię to zrobić, bo jednak to dosyć duże przedsięwzięcie, mniej więcej 300 osób było zaangażowane. To rodzi niesamowitą złożoność na bardzo wielu płaszczyznach i odpowiednie zarządzanie ryzykiem, relacjami, budżetem, którego w ogóle nie było. No właśnie, to jest tak naprawdę cała inicjatywa to jest... Z próżni ona się pojawiła, z niczego, to znaczy tam żadnych sponsorów, nikt za tym nie stał, najczęściej budżetu. Wtrącę się na chwilę, najczęściej takie wielkie dzieła tworzą się właściwie z niczego. U nas taka nasza najbardziej kultowa impreza też powstała, projektem podstawowym było mały piknik, namiot 6 na 6 osób, a była impreza na Placu Celebry na ponad 5000 osób. Co nas też trochę przerosło, telewizja Polsat i tak dalej, także no podobna sytuacja. A Radku, właśnie tak mówię, że 300 osób, taki duży projekt bez budżetu i to się wszystko udało. Mieliście jakieś kryteria doboru właśnie tych osób? Czym się żeście kierowali? Bo wiesz co, po książce, po wydawnictwie masę takich kontrowersji powstało, że niektóre gwiazdy się poobrażały, że ich tam nie ma. Wiesz o co chodzi, taki szum się zrobił, ale... Wiem, ja w pełni rozumiem te osoby i one no, bardzo słusznie się obrażają, znaczy, bo powinny tam być, tylko problem jest taki, że gdyby tam wszystkie te osoby, które powinny być, gdyby były, to by to, ja już to sobie tak na oko liczyłem, to mniej więcej to powinny być 4 tomy. Takiej grubości 800 stron. Tak, nie wiem, znaczy, jeszcze jest pytanie, co to znaczy gwiazda, bo to każdy ma swoje gwiazdy właśnie, a ja się tak starając jak gdyby zebrać te wszystkie zasłużone osoby w mojej głowie do kupy, to mi wyszło, że mniej więcej ja to widzę, że ta książka powinna no właśnie mieć 4 tomy. 3 tomy to byłoby za mało, więc no cóż, no, nie jestem przekonany, czy czytelnicy rzeczywiście w takiej ilości jak tą 1-tomową edycję chcieliby kupić 4-tomową. Na pewno też nie miałbym siły tego prowadzić. Dokładnie. Natomiast tak, no, wybór to był jakiś, że tak powiem, kompromis. I on raczej służył temu nie, żeby przedstawić wszystkie gwiazdy, które na to zasługują, tylko żeby równomiernie pokazać osoby z różnych części sceny. Czyli jeżeli z jakiejś części sceny mamy 1 gwiazdę, to już 2., 3. i 4. niekoniecznie pokazywaliśmy, tylko z innego fragmentu sceny już żeśmy te gwiazdy brali, prawda? Więc powiem tak, no z mojego top 3 z Polski to w tej książce jest 1 osoba. Więc no to nie są to moje gwiazdy, no po prostu tak wyszło. Natomiast jednym z takich bardzo ciekawych kryteriów, którym się posługiwałem i bardzo naprawdę fajnie weryfikujący, było słuchanie muzyki, którą dana osoba prezentuje. Mianowicie, kiedy miałem jakąś wątpliwość, czy dana osoba powinna być zaliczona, czy nie, czy z nią zaczynać rozmowę, czy nie, to po prostu słuchałem muzyki. I czy to danego producenta, czy też DJ-a, setów. I to dla mnie było rozstrzygające. To znaczy, jeżeli ja tam widziałem autentyczną pasję i jak gdyby no nie pójście na skróty, tylko rzeczywiście no, wniknięcie w temat, niekoniecznie w moim stylu, ale po prostu takie zaangażowanie, to dla mnie rozstrzygało. Mam takie pytanie, bo powiem szczerze, my akurat jak się poznaliśmy, to ja wiem, jak trafiliśmy na siebie, ale może przedstawić wszystkim po drodze, jak to było, że tak powiem, nas znalazłeś i doszło do tego, że napisałem dość taki pokaźny rozdział dla ciebie, dla was. No, ja myślę, że tych dróg, które mnie zaprowadziły do technomanii, to było wbrew pozorom całkiem sporo, bo to wiele osób w twoją postać wskazywało, więc to nie jest tak, że... Mi się wydaje, żeby tak prawdopodobnie to Paweł Bartnik najbardziej mnie natchnął, ale wydaje mi się, że też inne osoby wskazywały, więc to było częste zjawisko. Jeśli chodzi o osoby, których w pierwszym etapie nad książką nie zidentyfikowałem jako takich, które się powinny znaleźć, bo było takich trochę, to bardzo często było tak, że wiele osób mi wskazywało tą samą osobę i wtedy wiedziałem, że to jest dobry trop. No tutaj w twoim wypadku no właściwie żadna weryfikacja nie była potrzebna od samego początku, było wiadomo, że jest to niesamowite odkrycie, bo szczerze mówiąc ja technomanii nie znałem, bo Łódź Potrafi owszem kojarzyłem bardzo dobrze z lat 90., ale samej technomanii nie znałem i było to dla mnie bardzo przyjemne odkrycie i no, bo się popatrzył. Tak. Bardzo mi miło, Radku, za takie wsparcie i słowa, bo to jest bardzo nobilitujące, mobilizujące. A powiedzmy, jeżeli chodzi o mobilizację nad pracą twoją dalszą, właśnie związaną być może z tym dziełem, bo każdy się pyta, pojawia się wiele pytań, czy będzie kontynuacja, bo mówiłeś o tych 4 tomach, czy... Tak, to znaczy tutaj plany są, to znaczy powiem tak, nie wyobrażamy sobie, żeby nie spróbować przetłumaczyć tej książki, no chociażby z takiego powodu, że... Na Zachodzie bardzo, bardzo mocno rozpowszechniona została. Tego właśnie nie wiemy, ale z innego powodu. Z takiego powodu, że wbrew pozorom kultura niezależna ma pewne wsparcie od różnych instytucji państwowych, niepaństwowych i szkoda byłoby nie skorzystać z tego wsparcia, żeby opłacić tłumacza. Tak? Więc, no ponieważ no, mam pewne kontakty, które po prostu czekają tylko, żeby je wykorzystać. Ja myślę, że po prostu ten budżet na tłumaczenie bardzo niedługo się pojawi. Ja jeszcze nie rozpocząłem tych rozmów. Znaczy, rozpocząłem rozmowę, ale jeszcze nie są dostatecznie konkretne. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby tej książki nie przetłumaczyć, a następnym krokiem będzie szukanie wydawcy. I tu będzie pewne pytanie, czy czy osoba z zagranicy jest zainteresowana taką grubą książką, czy też coś cieńszego wystarczy? No ja sam nie wiem. Tutaj, znaczy mogę jakieś robić analizy marketingowe. To tym bardziej, nie ma czy się odnajdzie w naszej rzeczywistości. Bo to... No to dla nich będzie oczywiście też tak. Ciekawe takie, no ta moda na te takie, jakby to powiedzieć, egzotyczne obszary, no bo w sumie Polska z punktu widzenia Zachodu jest taki trochę egzotyką, to ta moda jest i możemy na tej fali popłynąć. W ogóle, co ciekawe, z tego co wiem, za bardzo podobnych książek nie ma, jeśli chodzi o inne sceny. I to zarówno książek, które by po prostu... Materiały wideo. Jest tego trochę. Tak, natomiast, materiały wideo są. Nawet przerwę na chwilę, bo pewno znasz Bartka Borutę, chłopaków właśnie tam z Zawiercia, ze Śląska, Technologia Kultury, taki cała konsolidacja, można powiedzieć errata do twojej książki, czy takie odniesienie? Tak, szczerze mówiąc, właśnie niedawno z Bartkiem rozmawiałem i te same źródła budżetowe, które mogą wspomóc nasze tłumaczenie, to ja też chcę poprosić, żeby tamtą Technologię Kultury popchnąć do przodu, bo po prostu są potrzebne pieniądze, żeby ten film skończyć i myślę, że da się je znaleźć. Znaczy nic nie chcę obiecać, natomiast wiem, że instytucje kultury no, może nie przychylnie patrzą, ale przyjaźnie, o tak. Nie, no, jasne. Tak, trzeba się wspierać. Raduś, a jeszcze mam kolejne takie pytanie. Ja mam takie przemyślenia po tym wszystkim, jak pisałem dla ciebie, że pewne rzeczy, mimo wszystko, o pewnych rzeczach nie napisałem. I mam taki wielki żal, ale to nie do ciebie, do siebie. Czy ty jako artysta, no bo też muzyk często nagrywa jakiś utwór i potem, a może bym coś zmienił, może ten. Czy ty, nawet jak tworzyłeś tą książkę, tą pierwszą edycję, miałeś taką świadomość, kurczę, może jednak inaczej bym to zrobił? Tak, znaczy nie, to jest inaczej. Znaczy, ja bym zrobił to dokładnie tak samo, natomiast miałem świadomość, że nie napisałem o masie rzeczy. Właściwie szczerze mówiąc, znaczy po pierwsze tak, ja nie chciałem, żeby to była książka pisana przeze mnie o moim postrzeganiu, a uwierz mi, że spokojnie napisałbym 200 stron i, dalej byłoby mało, bo mam bardzo dużo do powiedzenia, ale nie chciałem dominować tej publikacji. No, ja szczerze mówiąc to czuję wielki niedosyt jak gdyby mojej narracji i no, żona mnie namawia, żebym jakieś tam własne wspomnienia pisał. Jest o czym, jest bardzo dużo tego materiału, natomiast no cóż, no oddaję miejsce innym, tak, bo jak gdyby, znaczy trochę się, że tak powiem, ulałem, trochę się ulało ze mnie, ale tylko troszeczkę, bo ja mam olbrzymie pokłady tutaj tych tematów i może kiedyś będzie kontynuacja. No cóż, no tutaj każdy autor też musiał jednak się troszeczkę ograniczyć, żeby się zmieścić. No my tutaj... Tak. Ja też miałem, powiem szczerze, tylko tak wtrącę się, też miałem trochę tutaj przez ciebie okrojony ten materiał. Nawet sam zaznaczałeś, że szczególnie w tym nowym moim opisie nowej płockiej sceny, to mówiłeś, Dominik, spoko, tego napisz mniej, bo to chodzi o to, żeby napisać to, co było te stare początki i tak dalej. Dlatego ja też tak... Bardziej nas interesowały te rzeczy dalsze, bo one po prostu już są coraz bardziej zapomniane, idą w zapomnienie. Natomiast no cóż, no cięcie materiałów było bardzo bolesne w tej książce i no, nawet nie tylko materiałów, w ogóle tekstów, no były też sytuacje takie jak wspaniały tekst tutaj DJ-a Motyla, który na początku miał chyba 90 stron. Ja pracowałem nad nim, no ja myślę tak 2 tygodnie bez przerwy po 8 godzin. No a w końcu on nie wszedł do książki, tam z różnych powodów. Natomiast tak, tego materiału było wiele więcej i on był fascynujący. Natomiast no, trzeba było jakieś odpowiednie proporcje zachować i pociąć to. Natomiast no, te fragmenty, które szły pod nóż, to serce bolało, bo niejednokrotnie były bardzo ciekawe, ale no, gdzieś trzeba było tą granicę postawić. Nie, dokładnie. Radku, widzę za tobą masę sprzętu. To, że ja akurat wiem, że zajmujesz się, pasjonujesz się muzyką, grasz, tworzysz. Może coś powiesz właśnie o sobie z tej drugiej strony, z tej takiej naszej wspólnej pracy. No generalnie no ja bardzo wcześnie zaczynałem tą zabawę z dźwiękiem, bo to był rok 94, a pierwszy koncert zagrałem w 95, wydaje mi się. Chyba to była w ogóle 3. klasa liceum i bardzo to się wcześniej wydarzyło. Generalnie ja nie miałem specjalnych takich oporów z wychodzeniem na scenę, ponieważ już wtedy byłem docenionym poetą. Już miałem kilka tomików i oczywiście jakieś tam występy poetyckie. Co prawda występy poetyckie nie polegały na czytaniu poezji, ale na tym, że wszystkim rozdawałem poezję do czytania, ale w tle leciała moja muzyka, więc już nawet wcześniej niż ten oficjalny koncert, to jak gdyby ta muzyka... Tak, więc jak tylko gdzieś tam zobaczyłem fajną scenę w Bielańskim Ośrodku Kultury, to zaproponowałem, że chętnie tam wystąpię i kurczę, przyszło nam 100 osób, tak, w tym 95 roku, a ja tylko w swoim liceum powiesiłem taki plakat A4, który sam namalowałem kredkami i to no kurczę, to było fajne. No, generalnie ja bardziej koncertowałem w latach 90. Wtedy, że tak powiem, jakieś tam miałem ambicje i troszeczkę występów w całym kraju udało mi się zrealizować w różnych miejscach. Ta muzyka nie była nigdy stricte taneczna. Ona sobie zawsze balansowała, że tak powiem, od tego metrum 4/4 raczej w różne strony, więc właściwie doszło wręcz do tego, że już byłem tak eksperymentalny, że teraz, gdy w roku 2020 grałem w Łodzi, to takim największym eksperymentem było to, że właściwie zagrałem set taneczny i ludzie tańczyli. Ale mało kto pewnie się zorientował, ale to był olbrzymi eksperyment, bo normalnie grałem eksperymentalną muzykę, a teraz zagrałem normalną. Więc gdzieś tam to zatoczyło koło. No ja generalnie nie jestem specjalnie zainteresowany jakimś tutaj promocją. Jest po prostu bardzo wielu innych utalentowanych kolegów. Ja raczej robię dla siebie, no przy okazji to wrzucając gdzieś tam na te media publiczne i troszkę tych słuchaczy jest, natomiast zupełnie mnie nie martwi to, że to są małe liczby. No cóż, tak musi być. Cóż, no sprzętu mam dużo, to mogę pokazać. W sumie to jest, to jest tylko jedno z moich dwóch studiów, bo mam też drugie, takie mniejsze, projektowe. Duże mieszkanie. Znaczy tamto drugie to jest takim akurat, no powiedzmy pracowni artystycznej. I cóż, no ja aktualnie się skupiam na oprogramowaniu do wspomagania kompozycji muzycznej i właśnie teraz jeszcze przed chwilą kodowałem to oprogramowanie. To jest dosyć zaawansowane takie narzędzie wspierające kompozytora, gdzie ja rozdzielam materiał muzyczny na komponentę rytmiczną, komponentę harmoniczną i komponentę melodyczną i nad tymi komponentami oddzielnie można pracować, edytować i mieszać. Na razie te efekty tego oprogramowania jeszcze nie są do końca zadowalające, to znaczy jeszcze nie są spektakularne, ale czuję, że jeszcze troszeczkę temat rozwinę i być może rzeczywiście coś ciekawego z tego wyniknie. Szczerze mówiąc, absolutnie nie wiem, dokąd to prowadzi. Czy to będzie muzyka eksperymentalna, czy to będzie muzyka taneczna, ale w jakiś sposób bardziej ciekawa. Jest to jedno wielkie poszukiwanie, które wynika z pewnych matematycznych możliwości, które powiedzmy ja dostrzegłem i sobie eksploruję. Natomiast cóż, no jak się dorwę do sprzętu, no to zawsze coś nagrywam, tak? I w pół godziny jestem w stanie robić kawałek, który mi się podoba. I że tak powiem, no raczej nie poświęcam jakiegoś dłuższego czasu, bardzo szybko tworzę, potem właściwie mam taką metodę, że na żywo nagrywam za pierwszym podejściem, czyli na tak zwaną setkę, nie układam wszystkiego w programie sobie po kolei, tylko czyli mam pętlę. Troszeczkę improwizacji jest w wszystkim. Jeszcze raz? Można powiedzieć, że troszeczkę improwizacja z tym wszystkim. Tak, dokładnie tak. Jest to improwizacja i to po prostu pierwsze podejście do improwizacji nagrywam na jakiś tam do wave'a i potem mastering robię i siu, i na SoundClouda i temat zamknięty. Bardzo wielu moich przyjaciół czeka na coś w produkcji, to znaczy oni robią do szuflady, czekają aż zrobią coś super, ja to rozumiem, wszyscy byśmy chcieli zrobić jak najlepszy materiał, natomiast no, w dzisiejszych czasach myślę, że takie czekanie aż się nagra coś wreszcie dobrego, to nie jest najlepsza droga, po prostu dla mnie trzeba zrobić. Czasem może być tak, że na chwilę się wtrącę, czasem może być tak, że zrobisz coś, co do końca ci się nie podoba, a się okaże, że to się na Beatporcie pokażę na pierwszym miejscu, czy tam gdzieś indziej. Także tak, dokładnie. No jest to, myślę, tak. Jest to też możliwe. No, czasami ciężko odpowiedni dystans, jak się coś nagrywa, więc ja właściwie wszystko, co nagrałem, to upubliczniłem. Czasami z jakimś tam nawet 7-letnim odstępem, bo się po prostu wstydziłem kiedyś. ale no teraz w miarę na bieżąco wrzucam. No, jest to super przyjemne, móc sobie pograć. Ja szczerze mówiąc, to w ogóle ja właściwie najczęściej kontakt ze sprzętem to mam w czasie odkurzania. Chciałbym mieć częściej, ale jak już się dorwę, to na te pół godziny to jest to super przyjemne sobie pobrzdąkać. Znaczy odkurzacz sam sobie też wytwarza fajny dźwięk. No tak, to dosyć jednostajne. Tak. Tutaj też mówisz o tworzeniu oprogramowania, bo w tobie też jest dusza takiego naukowca. No bo z zawodu jesteś fizykiem, dobrze mówię? Z zawodu jestem, no to w sumie ciężko powiedzieć. Żona jak się pyta, czym się zajmuje mąż, to naprawdę to ciężko powiedzieć, bo ja w tej chwili doradzam w firmie, która się zajmuje przygotowaniem internetu w wersji 4. Czyli jakby mamy w tej chwili internet w wersji 2, wchodzi internet w wersji 3, a my się zajmujemy internetem w wersji 4, no i ja tam powiedzmy kminię strategię na wiele lat. Jest to stricte techniczna robota, siedzę po prostu w różnych architekturach na blockchainie i jakieś tam rozproszeniu. No nie chcę wchodzić w szczegóły. No generalnie zajmuję się systemami komputerowymi, natomiast nie na poziomie programowania. To sobie robię po godzinach dla siebie, tylko na poziomie właśnie architektury, strategii, produktu. Chociaż no zdarza mi się też w pracy programować, no bo żeby jak gdyby mieć kontakt z ziemią, to jest też bardzo istotne. Natomiast jak słusznie zauważyłeś, też zajmowałem się fizyką. To takie były dosyć powiedzmy nieprofesjonalne działania. Mieliśmy grupę naukowców, już profesjonalistów, akademików zainteresowanych poszerzaniem granic nauki i działaniami bardzo na obrzeżach. No i ja też tam byłem takim doradcą właśnie. Znaczy żadnych eksperymentów nie przeprowadzałem, ale powiedzmy tam no, doradzałem i sobie, że tak powiem, no, uczestniczyłem w badaniach jako teoretyk. No w tej chwili niestety już właściwie wszyscy naukowcy z tej grupy nie żyją. Jest to bardzo smutne, już tylko jeden został oprócz mnie i pewne odkrycia bardzo daleko idące w zakresie no, informacji w fizyce no troszeczkę mają szansę być zapomniane lub niepodchwycone przez główny nurt. To są dosyć takie ezoteryczne, że tak powiem, obszary. No, chodzi o informacje w układach biologicznych i po prostu traktowanie informacji jako bytu pierwotnego w fizyce i pewne działania związane z przetwarzaniem informacji w układach biologicznych. No, w tym też oczywiście chodzi o człowieka, ale to jest o wiele bardziej skomplikowane, więc my takie proste ekosystemy badaliśmy z jakimiś grzybami, bakteriami. No, wychodziły niesamowite rzeczy. No, mogę powiedzieć, że no ten nasz akademicki lub zdroworozsądkowy pogląd na to, jak działa rzeczywistość, prawdopodobnie jest bardzo mocno uproszczony. I ona jest jednak o wiele bardziej magiczna i czarodziejska niż się może wydawać. Są twarde dowody tych słów rzeczywiście, natomiast one są takie bardzo delikatne i gdzieś tam trzeba troszeczkę dalej wyjść, ale też trzeba uważać, bo bardzo łatwo popłynąć, więc tutaj jest no, niesamowicie potrzebne jednak twarde stąpanie po ziemi i trzymanie fantazji w wodzy. Ale jest to fascynujące oczywiście. Super, fajnie, popłynęliśmy trochę w inną głębię metafizyczną, ale na pewno będzie okazja jeszcze sobie porozmawiać o tym w ogóle. Radku, bardzo no, żałujemy, że ciebie nie ma z nami, bo mógłbyś zaprezentować się muzycznie. Też mi przykro, no, plan był inny, niestety no, zdrowotnie były pewne problemy. Na szczęście już w tej chwili jest wszystko dobrze w miarę, więc być może na 30-lecie. Nie. Może jak ja dożyję. Ja bardzo chętnie przyjadę. Bardzo nam miła. Może byś coś chciał przekazać tutaj Płoczczanom, bo my też tak z Pawłem szykujemy taki nasz stricte autorski dokument 25 lat Technomanii, cała prawda. I będziemy zbierali ludzi też do tego wywiadu, takich stricte z nami związanych. Także mam nadzieję, że my tu sobie też tym porozmawiamy. A co byś chciał powiedzieć tutaj ludziom obecnym? Tak, to ja mogę powiedzieć, że coś takiego, żeby nie przejmować się tym, że na przykład inicjatywa lokalna może się wydawać marginesem, nieistotnym. Tak naprawdę czasami tego typu działania jak Technomania, one mogą po prostu trafić do odpowiednich ludzi i powodować transformację kultury w szerszy sposób. To znaczy, to czasami to wystarczy, że jest małe grono osób, które coś robi, nie wstydzi się, mówi głośno pewne rzeczy, żeby zmieniać całą kulturę w sposób potem zauważalny, tak troszeczkę takim efektem motyla. Po prostu jak to trafi na odpowiednich ludzi, to się może potoczyć, a jakby nie trafiło, jakbyście byli cicho i byście nie prowadzili tej działalności, to jednak może tak być, że ten mental na przykład w Płocku jednak no, nie byłby taki super, jak jest dzięki wam. Więc myślę, że takie tego typu inicjatywy są bardzo ważne i jak gdyby no, nie ma co się tym przejmować, że to jest lokalne, że na przykład nie wiem, jest Audio River, o którym wszyscy słyszeli, o Technomanii nawet ja nie słyszałem pierw, tylko dopiero potem usłyszałem. To, no, nie ma w tym nic złego, natomiast jest to na pewno bardzo ważne. W sensie tego typu inicjatywy są ważne i nie można mówić, że to nie ma sensu. Znaczy, to jest moja opinia oczywiście. No. Dokładnie. Czasem trzeba iść pod prąd, nawet mimo tego, że ktoś mówi, że dobra, odpuśćcie, już nie grajcie, bo nie ma dla kogo. Dzisiaj tak też tych ludzi jest troszeczkę, ale pewno przyszli się, później przyjdą bawić. I często jest takie uczucie, że może sobie odpuścić, ale mimo wszystko trzeba drążyć tą skałę, bo były czasy bardzo dobre i trzeba mieć świadomość, że one wrócą. Zresztą my gdzieś dołożyliśmy jakiś kawałek cegiełki do tego wszystkiego, co się w Płocku dzieje, jakby nie było. Nie? Co jeszcze chciałem powiedzieć na koniec, bo tu już byśmy pomału kończyli, Radku. No przede wszystkim dużo zdrowia ci życzę, bo wiem, że nie mogłeś przyjechać ze względu na... Tak, to już wydaje się, że już jest, że tak powiem, już nie noszę plasterków po operacji. Tak, to dzisiaj jest pierwszy dzień bez plasterków, już zaraz idę na duży spacer, już dzięki. To trzymaj się, pozdrawiamy gorąco i dzięki za rozmowę. Pozdrawiam, cześć. Wszystkiego dobrego. Na razie.